Biohacking. To słowo zyskuje ostatnio coraz większą popularność. A czym w ogóle jest biohacking? Biohacking jest to wiedza o tym, w jaki sposób nasze środowisko zewnętrzne i wewnętrzne oddziałuje na nasze zdrowie i w jaki sposób możemy tym wpływem zarządzać. Ale oczywiście nie kończy się na samej teorii, bo biohackerzy to głównie praktycy, którzy dzięki wiedzy o zarządzaniu środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym są w stanie zastosować metody optymalizacji zdrowia. A wszystkiemu temu przyświeca taki jeden główny cel, żeby stać się najlepszą wersją nas samych. Nic dziwnego, że ruch ten zrodził się i tak prężnie rozwija się w Krzemowej Dolinie, gdzie tak ważna jest wydajność, produktywność, kreatywność, gdzie tak bardzo ludzie starają się osiągnąć maksymalne wyniki w minimalnie krótkim czasie. I nic dziwnego, że został on stworzony i napędzany jest głównie przez mężczyzn, bo jest to taka męska energia, energia skoncentrowana na celu. Ale czemu tutaj w ogóle o tym wspominam? Czemu mówię o biohackingu w kontekście płci? Czy nie jest tak, że biohacking jest jeden i zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą czerpać z tych samych metod? Według mnie jest to bardzo ważne rozróżnienie. I mówię o tym jako osoba, która od wielu lat korzysta z metod biohackingu, jako ktoś, kto sam siebie może nazwać biohackerką i jako ktoś, kto eksperymentował z tymi metodami. Jak już wspomniałam, jest to nurt stosunkowo młody, stworzony przez mężczyzn i rozwijający się wśród mężczyzn. Większość badań, które prowadzono nad wpływem, korzystnym wpływem metod wykorzystywanych w biohackingu, były to badania prowadzone właśnie na mężczyznach i brakuje danych, które dotyczyłyby kobiet. Brakuje też specjalistek, czy też specjalistów, którzy znają się i mają dogłębną wiedzę na temat wpływu tych wszystkich metod na bardziej wrażliwą, podlegającą innym cyklom, biologię kobiet. Pamiętajmy też, że bardzo wiele metod, które wykorzystuje się w biohackingu, takie jak głodówki, intermittent fasting, ćwiczenia fizyczne, krioterapia, bazują na odpowiedzi stresowej, krótkotrwałej odpowiedzi stresowej. Jednak jest to odpowiedź stresowa i bazuje ona na stresie. O ile w przypadku mężczyźni fizjologicznie są zaprogramowani na to, że łatwiej i bez uszczerbku dla ich fizjologii mogą znosić ekspozycję na stres, o tyle dla kobiety stres może być niekorzystny, ponieważ bardzo szybko może wyłączyć jej układ hormonalny. Bo jeśli nasz organizm otrzymuje z zewnątrz sygnały, że coś zagraża naszej biologii, to przede wszystkim nasz organizm wyłącza układ rozrodczy, hamuje reprodukcję, ponieważ odbiera sygnały, że warunki, w których przyszło mu bytować, nie są optymalne dla posiadania potomstwa. A ja chyba nie muszę tłumaczyć, bo myślę, że każda z kobiet wie, jak fatalnie na naszym stanie zdrowia mogą się odbić zaburzenia hormonalne. Ja tutaj na kanale, mówiąc o metodach biohackingu, bardzo często sygnalizuję, że w przypadku kobiet powinniśmy wykorzystywać je nieco inaczej. Mam też oddzielne filmiki na temat dietetycznych metod biohackingu, takich jak głodówka, intermittent fasting, w ogóle dieta i w kontekście zdrowia kobiet i jak kobiety mogą je stosować, jak mogą wykorzystywać. I chcę tutaj mówić jeszcze więcej na ten temat. Oczywiście to nie znaczy, że przestanę mówić o ogólnych zasadach, ale chciałam skierować też taki dział bardziej dla kobiet, bo wydaje mi się, że jest to zupełnie nieeksplorowany temat i wiele kobiet popełnia błędy, decydując się na tak drastyczne metody biohackingu, co nie skutkuje pozytywnie na ich zdrowie.
A na pewno warto, żeby wszystkie kobiety poszerzały swoją wiedzę w tym zakresie, bo jak powiedział twórca biohackingu Dave Asprey, my naturalnie jesteśmy lepszymi biohackerkami niż mężczyźni, ponieważ z natury jesteśmy bardziej receptywne, jesteśmy bardziej w harmonii z głosami naszego organizmu i umiemy się w nie wczytywać. Bo chyba właśnie na tym opiera się taki prawdziwy biohacking, na umiejętności czytania sygnałów płynących z zewnątrz i na umiejętności ich interpretacji i na właściwej naszej odpowiedzi na te sygnały. Nie na używaniu drogich gadżetów czy też wyszukanych metod, no na pewno nie tylko. Dlatego kobiety mogą się na tym polu doskonale sprawdzić, mogą być wspaniałymi biohackerkami, tylko muszą zawsze pamiętać o tym, czy aby na pewno te wszystkie zalecenia, te wszystkie metody też sprawdzą się właśnie dla kobiet. I żeby Wam to ułatwić, żeby ułatwić Wam optymalizację Waszego kobiecego zdrowia, to będę tutaj na kanale przychodzić z takimi treściami skierowanymi bardziej do kobiet, bo wydaje mi się, że brakuje generalnie w sieci informacji na ten temat. Także jeśli macie ochotę, to możecie subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję, do zobaczenia.